Cześć kochani, właśnie jedziemy do Tusinka, do naszych grupowiczek na post warzywno-owocowy. Zobaczymy, co tam dzisiaj słychać. Obudziłam właśnie córcie, śpi kuchane. Zabieramy ze sobą słońce, jak widzicie, chociaż ostatnio zima wróciła do nas po świętach wielkanocnych. Miejmy nadzieję, że w Tusinku także będzie słońce, że zabierzemy ze sobą i tam zostawimy na te 10 dni pierwszego turnusu. Pozdrawiamy serdecznie i zaraz będziemy pokazywać wszystkie relacje, jeśli chodzi o cały pobyt w Tusinku. Zajechaliśmy do Tusinka, a w Tusinku piękne słońce. Proszę bardzo, tutaj mamy taki herb Tusinka specjalny. No i zobaczymy, co jest dalej, ile dziewczyn od nas z grupy przyjechało i co one tam robią. I tam serdecznie dzisiaj rodzinnie w Tusinku nagrywamy, co mamy do jedzenia. Zdążyliśmy na posiłek. Mamy piękne suróweczki tutaj. Wszyscy siedzą pięknie przy rodzinnym stole, czyli u nas jeszcze Wielkanoc jest. Tak, mamy brokułki. Czosnek jest przy każdym. O, tutaj. Proszę bardzo, piękne dekoracje. Co my tutaj jeszcze mamy fajnego? A co to za zupka była wcześniej? Zupka cebulowa, o jaka ładna. Już końcóweczkę mamy, bo my się spóźniliśmy troszkę. Także jemy. Pustka z marcheweczką, z koperkiem. Zwana bigosem. Zwana bigosem. Po zakończonym posiłku wszyscy sobie poszli teraz na kiki. A my tutaj jeszcze odgrzebiemy, zobaczymy jakie suróweczki. Tu mamy suróweczkę z białej rzepy i z ogórka kiszonego, do tego koperek. Dania są bardzo, tu jest zupka cebulowa, chociaż smakuje, słuchajcie, musicie przyjechać i zobaczyć, bo smakuje zupełnie inaczej niż cebula. Bardzo ciekawy smak. Mamy piękne dekoracje jeszcze po świętach. Proszę bardzo, tutaj mamy taką wrękę, tutaj jest taka jadalnia. Tu chyba będą odbywały się wykłady, co pokażemy. Co tu jeszcze? Mamy menu. Tu mamy piękne takie scenariusze. Za oknem. Słuchajcie, zobaczcie, jak pięknie. I to wszystko zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy menu. Menu w Tusinku. Śniadanie. Sok z marchwi, zakwas czerwonych buraków, surówka. Czytamy. Gotowane warzywa, kalarepa ze szpinakiem, owoc, pół grejpfruta, obiad, owoce, surówki. Bardzo fajnie był skomponowany obiad, ponieważ były brokuły z kiszoną kapustą na ciepło, z koperkiem, super skomponowane. Program dnia. O 8 mają rozruch poranny, śniadanie, obiad, Nordic Walking. Sauna ze znakiem zapytania, zobaczymy co to znaczy. Wyjazdy. No. I to tak na tablicy. Zupka krem. Zupka krem, jarzynowa, mięsa wcale. Tak, dokładnie. Głównie dnia. Zobacz, zajrzymy panu do talerza, co pan tam ma, ogóreczki i przyprawy. Wszyscy używają pysznych przypraw naszej Darii. Jest, są pycha, o, pięknie skomponowane suróweczki, a tutaj już, o, troszkę się zagospodarowaliśmy z przyprawami Darii. Danko w Tusinku, godzina 9:15 się robi. Na wszystkich czeka pół jabłuszka na początek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasze dziewczyny już wstały, tak? Wstały, wstały. Właśnie będziemy jadły kaszkę z Wikusią. Ja mówię, co my to najmłodsza nasza uczestniczka. Śniadanko, grejpfrut, zakwas i soczek. Jaka kolejność? Najpierw owoce, potem soczek, sok marchewkowy, a potem zakwas wypić. Najlepiej dwa kubki, tak? Jeszcze śniadanko, suróweczki, jabłuszka na obiadek jako pierwsze podane. Zapomniałam nagrać na początku.
Więc już są wszystkie takie z rodzynkami, z cynamonem, pieczone na pół twarde. Tutaj mamy co? Salę do ćwiczeń? Zgaduję, słuchajcie, nie jestem pewna, ale dopytam, więc to chyba będzie sala jakaś do ćwiczeń. Jest to bardzo przyjemnie, mamy tutaj dwie papuszki, więc wszędzie nas otacza przyroda. Proszę bardzo, mamy tu takie malutkie papuszki dwie. Cześć papuszki. Tutaj mamy piękne dekoracje jeszcze, świąteczne. O, proszę bardzo. Jakie mamy piękne. A tam w tle mamy koniki. Chodzi tam konik, idziemy tam do nich zaraz. Mamy ciąg dalszy. Tutaj mamy Nordic Walking, czyli kiki. Wszystko, zajęcia się zaczęły. Na pięknej, zielonej polance wszyscy sobie ćwiczą. Jest pięknie. Niebo mamy piękne. Słońce świeci, więc wszystko nam sprzyja. Zajęcia w tle, a my idziemy dalej zwiedzać. Zobaczymy, co my tutaj mamy w tym tusinku. Mamy tutaj piękne tereny. O, tam jakieś rzeczy się dzieją, budują jakieś garaże. To chyba raczej od właścicieli i pracowników. A tutaj można sobie grilla zrobić i piękne ognisko przy tym grillu, więc deszcz nam nie straszny, bo zawsze możemy sobie zrobić pod tą wiatą piękny wieczorek zapoznawczy. Oczywiście jak jest ciepło. Tutaj się zaczynają już pola. Słuchajcie, w tusinku mają swoje warzywa i swoje zioła. I tutaj mamy pola. Oczywiście teraz dopiero wiosna idzie, więc to wszystko będzie się pięknie zielenić. Na razie to wszystko wzbija. O, idą ludzie. Proszę sobie, zobaczcie jak pięknie tutaj wszystko wygląda. Tam mamy jakieś sady, czy co to jest? Kwiatuszki piękne. No i co? Tutaj jest plac zabaw dla dzieci. Słuchajcie, możemy sobie tutaj z dzieciakami przebywać. Dzieciaki mają piaskownicę. Oczywiście daleko od zgiełku, daleko od nieproszonych gości dodatkowych przy piaskownicy. A dalej mamy tunele. Tunele, w których są warzywa i te warzywa są uprawiane, ale ja jeszcze wiem, gdzie one wszystkie leżą i Wam pokażę. Poszłam po cichaczu i sobie tutaj myszkuję. O, proszę bardzo, mamy dwa. Gdzie tam? Mamy kilka. Jeszcze tam dalej też tunele za tym i tu wszędzie uprawiane są warzywa. Podglądniemy. Może ktoś pracuje? O, tam dalej też. Proszę bardzo. A tu mamy cebulki jakieś liczne. O, jakie śliczne cebuleczki mamy. Zobaczcie, jakie piękne. Jakie piękne cebuleczki są. Dzień dobry. Piękne cebuleczki są. Nie będziemy przeszkadzać. Nie będziemy przeszkadzać, bo... No i tam dalej też są pola za tym, o. Tam daleko. Jeszcze tutaj, o. Zapytamy pewnie później właściciela, co tam jest. Uwaga, a tutaj są wszystkie te warzywa, o których Wam mówiłam. To jest cała spiżarnia. Weszłam tu sobie po cichutku, żeby nikt nie wiedział. Tam dalej leżą buraczki. Zobaczcie, ile buraków. Buraczki czy ziemniaczki? Ziemniaczki. Ziemniaczki. To ziemniaczki. Kapusta kiszona się robi. Idziemy do koników. Tu mamy jakieś miejsce. O, teraz Wam pokażę od tyłu, jak to wygląda pięknie wszystko.
O tak, a konie są tam, czyli idziemy do koni, ale jeszcze tutaj. O. A tam pójdziemy do kózek. No i jedna z naszych grupowiczek jako atrakcję w Tusinku wyczesuje piękne koniki. Zna się na tym, więc robi to bardzo dobrze. Także kto będzie chciał, może sobie przyjechać i wyczesywać konie, jeśli potrafi. Bo jeśli nie potrafi, to go tu nie wpuszczą. I kurki mamy tam daleko. I troszkę lasku. Teraz zbliżamy się do, chyba do kózek. Idziemy odwiedzić kózki. Spacerkiem poszliśmy. Wszędzie. Wszędzie las. Pięknie. Coś nam tam wygląda już. Kózka nam wygląda. I to jak? Ojej. Ile kózek. Proszę, jak kózka nas wita. Dzień dobry, kózko. Ojojoj. Weźmy Wiktorię na ręce. Ach, jak pięknie. To są duże kozły i kozy. A tu mamy mniejsze. Uwaga. Tyle w Tusinku jest koziołków. Proszę bardzo. I później pser z tego jest robiony. Piękne kozy, piękne. Cześć, kózko kochana. Cześć. A reagują ładnie. Pięknie reagują, tak? Zobacz. O, zobacz jak idą do nas. Idą do nas kózki. Tylko mi... Oj. Pilates? Pilates o 8 rano w Tusinku.